Panie majorze, tygodnik w sieci również odniósł się do sprawy gazowego przekrętu, jaki Polska podpisała z Rosją i oskarża pana Waldemara Pawlaka, że jako wicepremier i minister gospodarki dbał o interes rosyjski lepiej niż sami Rosjanie. Natomiast pan Pawlak odpiera te zarzuty i stwierdził, że zgodę na podpisanie tak niekorzystnej umowy wyraził w 2006 roku minister skarbu Wojciech Jasiński. Jak pan to skomentuje? To znaczy, wie pan, ja szczegółów poprzedniej umowy z 2006 roku nie znam, natomiast przecież umowa z 2010 roku zawierała dodatkowe ustalenia, czyli darowanie długu, prawda, Gazpromowi, dodatkowe, bardzo niekorzystne dla strony polskiej, no powiedzmy, nazwijmy to ustalenia, które do dzisiaj, przecież do 2022 roku będą funkcjonowały i funkcjonują w dalszym ciągu. Koszty ponosimy my wszyscy tego, co zrobił pan Waldemar Pawlak. Natomiast mi trudno się odnieść do tego, w jakim zakresie podpisywał minister Jasiński w 2006 roku i to, co zrobił później, prawda, jak rozszerzył to wicepremier Waldemar Pawlak. Dobrze. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to tutaj chodzi o służby, ponieważ media często milczą na temat tego, czy służby łapią jakichś szpiegów, czy w przeszłości były takie przypadki, a jeśli były, to z różnych źródeł wynika, że było ich bardzo niewiele. Czy to oznacza, że służby po prostu działały bardzo profesjonalnie i nie nagłaśniały tych spraw, czy po prostu świadczy to ich o słabości? Nie świadczy to w żaden sposób o słabości, dlatego że, proszę pamiętać, służby mają w każdym takim działaniu swój własny interes, prawda? Ostatecznością jest nagłaśnianie takich spraw w celu wykazania, że służby pracują. Wielokrotnie tak się zdarzało w 2000 roku, ujawnienie kadrowych oficerów FSR, czyli Federalnej Służby Rosji w tamtych latach. Z tym się po prostu już nic więcej nie dało zrobić, nie było możliwości przewerbowania na stronę polską, więc jedyną możliwością było właśnie ujawnienie. Natomiast proszę pamiętać, że służby działają, lubią ciszę, prawda, więc nieujawnianie każdego sukcesu wcale nie oznacza, że tych sukcesów nie ma. To wszystko zależy od sytuacji operacyjnej, od tego, w jaki sposób ma być ten domniemany, zakonspirowany szpieg wykorzystany w dalszej pracy służb. Teraz jeszcze kolejne pytanie. Ponieważ wywiady różnych państw działają wielowektorowo, jak pan ocenia, czy specyfika tych wywiadów wskazuje na to, że kierują się one bardziej interesem jednak swojego państwa, czy własnymi prywatnymi, tak jak to często miało miejsce w Polsce? Znaczy, wie pan, wywiad jest instytucją państwową, więc tutaj trudno mówić o prywatnych jakichś tam interesach. Oczywiście proszę pamiętać o jednej rzeczy, każdy wywiad ma swoje własne interesy, ale to nie są prywatne, to są interesy wywiadu jako instytucji, które musi, że tak powiem, zapewnić sobie. Ja mówię tutaj konkretnie o uzyskaniu nie tyle nielegalnych, co tajnych funduszy na działalność wywiadu. Po specyfiką pracy wszystkich służb wywiadowczych jest to, że są one finansowane z budżetu, są kontrolowane przede wszystkim także przez polityków czy instytucje państwowe. Natomiast, jak mówię, no potrzeby służb są różnorakie i z tym, że ja, jak mówię, uzyskiwanie pieniędzy, znaczy środków finansowych na własną działalność nie jest niczym złym. To funkcjonowało od wielu, wielu lat i taka jest specyfika działalności wywiadu, że takie rzeczy się dzieją. Aczkolwiek ja mówię, to nie jest nic nagannego i nie uważam, że to jest jakaś tam prywatna. W Polsce mamy teraz rozpatrywanie projektu dotyczącego ustawy
dotyczącej traktowania zwierząt. Między innymi zagrożona jest tutaj kolejna branża futerkowa, gdzie lobują różne organizacje na rzecz zlikwidowania branży futerkowej. W związku z tym około 200 tysięcy miejsc pracy. Pan Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej stwierdził, że powinno się tym zająć już dawno ABW. Czy popiera pan te słowa? Rzeczywiście tak, no jeśli jest zagrożony interes gospodarczy państwa, w tym momencie jest, prawda, no bo wiadomo, zwiększenie liczby osób bezrobotnych jest to w jakiś sposób utrata środków finansowych przez państwo, prawda. Proszę pamiętać, że żadna dziedzina gospodarki nie uznaje próżni, prawda, to, że w tym momencie zlikwidujemy w Polsce, to nie znaczy, że na przykład niemieccy czy holenderscy hodowcy, bo te państwa są potentatami w hodowli zwierząt futerkowych, nie wejdą na polski rynek i nie będą, powiedzmy, sprzedawały swoich produktów. No jest to takie typowo, dla mnie to jest takie właśnie typowe działanie tamtych, pan powiedział, lobbingu. Lobbing oczywiście finansują tamte firmy zajmujące się hodowlą, prawda? No, akurat to jest bardzo, bardzo prosta zasada, wyczyścić polski rynek po to tylko, żeby wejść z tym rynkiem. Zresztą, jak sam pan doskonale wie, to było stosowane od początku lat 90. Przemysł stoczniowy przykład, prawda? Czyli zamknąć stocznię po to, żeby wejść ze swoimi produktami tutaj. Ewentualnie wykorzystać to, że polskie stocznie są zamykane i skierować ten strumień zamówień, który w sposób naturalny wypłynął do swoich stoczni, w tym przypadku stoczni niemieckich. Myślę, że tutaj niczym to się nie różni. Dobrze. Jeszcze na koniec. Jak pan oceni nawrócenie się byłego SBK-a pana Piotra Wrońskiego i jego obecne działania w internecie, działalność internetową? Wie pan, przez pewien czas obserwowałem działania pana Piotra Wrońskiego w internecie. A chce pan ode mnie jakieś oceny? Ja nie znam dokładnie. Znaczy, znam historię pana Piotra Wrońskiego. Wiem, że no nie zawsze tam były takie sytuacje jasne, prawda? Chodzi mi o zatrzymanie, znaczy o przeszukanie mieszkania opozycjonisty, w którym został niezauważony późniejszy premier Buzek, czy inne takie sytuacje, w których uczestniczył pan Piotr Wroński. Co do nawrócenia, no każdy ma prawo do jakiejś refleksji życiowej, prawda? Ja uważam, że jeśli pan Piotr Wroński działa teraz powiedzmy na rzecz Polski, i no to nie ma w tym nic nagannego. Nie możemy tak klasyfikować ludzi, że ktoś był kiedyś SBK-iem, prawda, i służył, co się będziemy oszukiwali. No przecież SB nie była organizacją, która zapewniała tylko bezpieczeństwo w rozumieniu ówczesnych władz, prawda, bezpieczeństwo krajowi, natomiast głównie zajmowała się opozycją. I pan Piotr Wroński też służył w Wydziale 11, który tym się zajmował, ale to nie znaczy, że teraz można mu tak do końca, znaczy nie wierzyć w jego jakąś, nie tyle może przemianę, co po prostu, no każdy w swoim życiu kiedyś przewartościowuje pewne sprawy. Być może pan Piotr Wroński doszedł też do takiego punktu, w którym to nastąpiło. Ja mówię, ja daleki jestem od oceny, ponieważ nie znam, no znam tylko jakby ze źródeł zewnętrznych osobę pana Piotra Wrońskiego i kilka razy żeśmy spierali się na internecie co do pewnych, ale to związanych już ze służbami specjalnymi, prawda, czy terminologii, czy spojrzenia na pewne rzeczy, natomiast no mówię, jak powiedziałem wcześniej, nie chciałbym tutaj iść daleko w tą ocenę. Być może jest to taka bardzo prawdziwa, bardzo ludzka przemiana i życzę mu tego, żeby tak było.